cieszymy się, że odblokowane są właśnie nasze spacery, bo to też jest ważne, abyście Państwo uczestniczyli i nie siedzieli w domach, aby po prostu ten smutek nas nie przygnębiał. Drodzy Państwo, jaki jest program zwiedzania? Za chwileczkę troszeczkę się cofniemy w Zamojską, aby obejrzeć to murale, które znajduje się na ścianie jednego z budynków, a następnie przejdziemy przez most, oficjalna nazwa Mostu Lutosławskiego, ale popularnie Mostem Kultury. Później ulicą Fabryczną na wysokość kościoła Świętego Michała i wejście w ulicę Bronowicką, punkt widokowy na Stare Miasto na wysokości Szkoły Specjalnej, a później przejdziemy jeszcze przed fabrykę WAG lubelską, ale także w miejsce dawnej fabryki Eternitu. Dlatego zapraszam Państwa, cofniemy się troszeczkę do ulicy Zamojskiej. Proszę Państwa, jesteśmy na ulicy Zamojskiej. Ulica Zamojska, trakt Zamojski, bo przecież na Zamość. Zamość, który ma ponad 400 lat, bo kanclerz i późniejszy hetman Jan Zamojski z zameczku na Skokówce, jego własności rozrosły się do 300 wsi, ale także do miasta, miasta twierdzy, właśnie Zamość. Stąd właśnie ta ulica, ten wylot w tym kierunku południowym traktu Zamojskiego. Ale ja Państwa zaprosiłem, aby zerknąć tutaj na elewację jednego z budynków przy ulicy Zamojskiej, która pokazuje nam sytuację sprzed 200 lat. Dokładnie z 1826. To murale nawiązuje do obrazu, który znajduje się w gabinecie prezydenta Lublina, pana doktora Krzysztofa Żuka. Czasami jest ten obraz wypożyczany na wystawy do Muzeum Lubelskiego, już teraz nazywamy go Muzeum Narodowym. Proszę Państwa, jak to było z tym obrazem? Otóż w 1826 roku do Lublina miał przyjechać namiestnik Królestwa Polskiego, generał Zajączek z Warszawy. Więc Lublinianie tu przez kilka lat odbudowywali miasto, porządkowali, no i chcieli właśnie dla generała Zajączka przedstawić sytuację, jak jest pięknie u nas, ale też dar jakiś, podarunek. Więc zamówili u malarza, pana Filipa Dąbka, dzieło. Dzieło dość solidne, 2 metry wysokości, 1,5 szerokości, które przedstawia nasze miasto, że on sobie zabierze ten obraz i wróci do Warszawy. I widzimy tu na dole most. Most z 1824 roku, jeszcze wcześniejszy niż ten obecny. Jakąś karetę zaprzężoną 6 koni. Tak na dole, gdybyśmy podeszli bliżej, jeszcze widać żołnierzy, asystę, bo to generał Zajączek wjeżdża. Wysadzone nowo drzewa. Nie ma jeszcze tych kamienic, bo te kamienice są z początku XX wieku. Chociaż w lewo tak jest pałacyk księcia Józefa Poniatowskiego, niewidoczny tutaj na tym obrazie, ale na tym oryginalnym jak najbardziej jest tam pokazany. I panorama naszego miasta. Miasto, jakże wysokie budynki właśnie naszej archikatedry, a kiedyś to był, przecież wiemy, kościół jezuicki, a później katedra, bo diecezja lubelska od 1805 roku z wysoką wieżą trynitarską, wieża dzwonna. Kościół dominikanów widać, jeszcze widać, proszę Państwa, między tak katedrą a kościołem dominikanów wysoką taką wieżę kościoła nieistniejącego, kościoła farnego. Jak idziecie Państwo na Stare Miasto, plac po farze pozostał i fundamenty, bo kościół został rozebrany w połowie XIX wieku z polecenia władz rosyjskich. Mamy ten Lublin, cieszymy się, a mamy trzy panoramy naszego miasta sprzed 400 lat. Z 1618 roku Brauna Hogenberga. Jak będziemy na punkcie widokowym nad Wyszczycą, to gdzieś tam ten malarz właśnie się znajdował i malował Lublin. Mamy drugą panoramę, która znajduje się
w kościele właśnie dominikańskim, kościele pod wezwaniem świętego Stanisława, pożar miasta Lublina roku 1719 roku, z tym, że malarz znajdował się z drugiej strony, gdzieś pewnie na wzgórzu Czwartek. No i tutaj trzecia ta praca, bardzo solidna i dobra praca, odzwierciedla Lublin z 1826 roku. Także to murale, u nas w Lublinie jest wiele ścian pokrytych różnymi tematami, a tu w nawiązaniu właśnie do tego miejsca, do tego mostu i całego tego traktu zamojskiego. Zapraszam Państwa, wchodzimy teraz już na most. Proszę Państwa, widzimy nazwę, bulwar imienia Stanisława Zalewskiego. Kim był Stanisław Zalewski? Pięściarzem, bokser, urodzony 1916, zmarł w 2001 roku. Okres międzywojenny, on tu pięknie boksował, waga kogucia, nawet zdobył brązowy medal właśnie w rozgrywkach tych ogólnopolskich. Dlatego tutaj mieszkańcy Lublina pamiętali o tej postaci i poprosili władze miasta o nazwanie tego bulwaru wzdłuż obiektów sportowych imieniem Stanisława Zalewskiego. Stańcie, proszę Państwa, przy tej barierce, coś Państwu opowiem. Proszę Państwa, sam most powstał w 1909 roku, zaraz tutaj zobaczycie na tabliczkach. Marian Lutosławski, architekt, inżynier, właśnie specjalizował się w żelbetonie. To jest most typu lekkiego, żelbetonowy. Natomiast te wszystkie zdobienia, te balustrady, te wieżyczki z tymi lampami, Jan Heinrich Młodszy z Warszawy, ten, który w Kozłówce projektował kaplice zamojskich, jak będziecie kiedyś w Kozłówce, też tutaj projektował właśnie tą balustradę wzorowaną na elementach z kościoła świętego Seweryna z Paryża. To też warto wiedzieć. Ale może teraz o konstrukcji. Spójrzcie Państwo na dół, jaka lekka konstrukcja, ale coś tam się wydaje, jakby tu troszeczkę krzywo było i tak dalej z tymi słupami. Proszę Państwa, tu 8 metrów wbijane były te żelbetonowe belki. Wbijano, bo przecież tu jest warstwa mułu, warstwa torfu, aby dotrzeć do twardej podstawy. I dopiero na tym jest ustawiony ten most. Ale też widzą Państwo tutaj na tych słupach takie zaostrzenia. To są tak zwane izbice, bo gdy kra płynie, żeby rozdzielała się i żeby tu pękała. To zapraszam, wchodzimy już na most. I spójrzcie Państwo, jest tu tabliczka, most Lutosławskiego, Mariana, tego właśnie pana inżyniera, daty 1909, ale z nawierzchnią to było tak. Po wybudowaniu w 1909 roku nawierzchnia była klinkierowa, ale już w 1916 roku zmieniono na dębową, na klocki takie dębowe, okres międzywojenny. Później znów wrócono do klinkieru. W latach 70. wylano wszystko betonem i pokryto asfaltem. Pamiętacie Państwo, było tak, tych wieżyczki gdzieś narożne zginęły, nie było ich, dziurawe były te balustrady, pokradzione te zabezpieczenia metalowe, te gąsiorki, ale proszę Państwa, gdy pokryto most tym betonem i wylano jeszcze asfaltem, więc ileś ton most przez inżyniera Lutosławskiego był dokładnie wyliczony, co może przyjąć. Dlatego w latach 80. wybudowano ten most obok. Jeszcze wyburzono, na rogu znajdowały się budynki dawnej fabryki maszyn rolniczych Morica, zostały wysadzone po to, żeby właśnie powstała ta ulica, obecnie Aleja Unii Lubelskiej, a kiedyś jak się nazywała? Gomułki Władysława, gdzie przywrócono jego tam na chwilę. Ale po 90 roku zmiana nazwy właśnie na Aleja Unii Lubelskiej. Most jest, proszę Państwa, na rzece Bystrzycy, bo jeszcze może o rzece Bystrzycy. Wypływa z Sulowa, to jest ziemia kraśnicka.
Sulowa i w okolicach Bychawy zbiera wody rzeki Kosarzewki. I dopiero tutaj większe rzeki w granicach już Lublina, bo tak od Krężnicy Jarej płynie taka rzeka, która w XVI wieku nazywała się Bełżyczka, a teraz Nędznica. A Tubylcy mówią na to miejscowi Krężniczanka. Ale na wszystkich mapach jest zaznaczona rzeka Nędznica, bardzo silna też, fajna rzeka. I też tam jest taki szlak turystyczny błogosławionego księdza Mysakowskiego, gdzie też polecam, abyście Państwo się wybrali. Od 2014 roku funkcjonuje, gdzie dojeżdża się ósemką, autobusem ósemką, wysiada, przechodzi się przez las i między innymi przez tą Nędznicę. Proszę Państwa, a już tu w Lublinie bliżej, do Bystrzycy jeszcze wpływa Czerniejówka, tak po prawej stronie, i zaraz za wzgórzem zamkowym wpływa Czechówka. A później wpływa ta piękna nasza rzeka Bystrzyca do rzeki Wieprz w okolicach Spiczyna i Kijan. Tam jest jej bieg. 70 km długości rzeki. Bystrzyca, no bo bystra. No była na tyle bystra w 1965 roku, jak się rozlała na wiosnę, cała ulica Dzierżawna była pod wodą. Tak, ale te wody wiosenne spowodowały i nie było zabezpieczeń wałów przeciwpowodziowych. Proszę Państwa, tam przez okna do domów, tych parterowych, wlewała się woda. Do niedawna jeszcze była stadnina koni przy ulicy Nadbystrzyckiej, a przed stadniną koni na tym obiekcie była baza sprzętu melioracyjnego i pracownicy mieli na wyposażeniu łodzie, więc tych ludzi z ulicy, z dzielnicy za Cukrownią, z ulicy Dzierżawnej i części Krochmalnej, oni ewakuowali tymi łodziami. Rok 65. I po 65 roku też. Po 65 roku decyzja już właśnie związana z Zalewem Ząbeżyckim, chociaż projekty były wcześniejsze, ale po tej powodzi już starania władz o to, aby w Zębożycach powstał ten zbiornik, który reguluje wody tu, które z Bystrzycy są opuszczane. Zapraszam Państwa dalej do zwiedzania. Proszę Państwa, teraz tak, zabudowa tutaj po drugiej stronie ronda, to jest przy ulica 1 Maja, ale jeszcze w czasie zaborów nazywała się Foksal. A Foksal, dlaczego? Bo dworzec po rosyjsku jest wokzał, tak? No to więc tak z tego wokzału przemieniono na Foksal. Więc tu była ulica Foksal, ale później po odzyskaniu niepodległości 1 maja. Więc te domy pochodzą z początku też XX wieku, bo tak jak mówiłem, 1877 doprowadzenie linii kolejowej do Lublina przez dzielnicę Piaski. Cała ta przestrzeń to są dawne Piaski. W większości zamieszkały przez społeczność żydowską. Społeczność żydowska tu mieszkała od kilkuset lat. Miejsce ich kultu było przy obecnej ulicy Kunickiego, jak jest kościół polsko-katolicki. Kościół polsko-katolicki jest w miejscu dawnej synagogi, ale ksiądz proboszcz upamiętnia tą synagogę. Wewnątrz jest tablica taka informacyjna, że tam była wcześniej synagoga. Czyli cała ta przestrzeń to były piaski. Chociaż nad samą rzeką były łąki Tatary. One się ciągnęły tak wzdłuż. Od wsi Tatary, obecnie teraz dzielnica. A Bronowice przed nami, gdzie zaraz dojdziemy. A dojdziemy, proszę Państwa, przez przejście za chwilę. Widzimy kompleks taki budowlany Gala, który powstał około 2005 roku bodajże. Ale widzą Państwo też elewację z czerwonej cegły. Specjalnie z tej czerwonej cegły, ponieważ jest to przypomnienie tych budynków fabryki maszyn rolniczych Morica, które zostały rozebrane, a w części te z tyłu pozostałe, to one są otynkowane. Ale tak dla przypomnienia działalności Wacława Morica i jego spadkobierców w ten sposób. Zapraszam, przechodzimy na za chwilę na drugą stronę ulicy. Już mamy zielone światełko. Tak.
Ale zerknijcie po lewej stronie, coś nam brakuje tutaj. Jeszcze do niedawna była kamienica, były pomieszczenia mieszkalne dawnych pracowników właśnie fabryki maszyn rolniczych Morica, ale to zostało rozebrane. Rodzina Moriców, proszę Państwa, pochodzenia niemieckiego. Najpierw dziadek pana Wacława przybył do Poznania, a z Poznania już jego ojciec tutaj w Lublinie rozwinął spółkę taką wytwórnię maszyn rolniczych ze Szkotem, McLeodem. Z tym, że oni jeszcze mieli właśnie przy krakowskim przedmieściu, jak jest w tej chwili Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, to tak z tyłu na zapleczach. A później została w 1899 roku została zakupiona parcela tu nad rzeką Czerniejówką i powstał zakład, nowoczesny zakład, gdzie produkowano te narzędzia rolnicze, takie jak młockarnie, kieraty, sieczkarnie, plugi, ale jeszcze zakład został rozbudowany o odlewnię żeliwa, więc tutaj też odlewy wykonywano, bo tryby, nie tryby, coś takiego trzeba było u siebie produkować. A po wojnie upaństwowiono zarówno tej, jak i Wolskiego, które znajdowały się przy ulicy Wolskiej. Tam były drugie zakłady maszyn rolniczych, upaństwowione już po wojnie, a w latach 90. powstała na bazie tych lubelskich zakładów maszyn rolniczych firma Sipba włoska. I to wszystko zostało przeniesione w okolice ulicy Budowlana Inżynierska, tam na 10. Jak Państwo jadą z Zemborzycką, to tak w prawo. Bardzo duża firma. Też tam ostatnio przychodziłem. Może kiedyś wycieczkę jakąś zrobimy do zakładu, bo to też warto. Proszę Państwa, będziemy skręcać w ulicę Bronowicką, ale troszeczkę podejdziemy sobie do przodu, bo chcę Państwu powiedzieć właśnie o tym kościele. Póki co, tak zerkajmy, od kościoła w prawo widzimy taki niewielki dworeczek. To jest dawny dworek rodziny Zaksów. Mieli tu folwark, oni sprzedali tą parcelę pod kościół, tylko jeszcze poprzedni, drewniany, a sam ten budynek ofiarowali na plebanię. W tej chwili plebania jest w tym budynku piętrowym, to jest budynek z lat 70., tu za tym kasztanowcem, natomiast tym zabytkowym, bardzo interesująca architektura tego zabytkowego, mieszkają siostry zakonne od świętej Doroty. Opiekują się kościołem, ale też współpracują z tą szkołą specjalną przy ulicy Bronowickiej. Bronowice, które były kiedyś wsią królewską, później miasto odkupiło, później w ręce prywatne przeszło, a ta przestrzeń bliżej właśnie rzeki Czerniejówki i Bystrzycy, no zawsze zabiegano o to, aby bardziej tutaj była, miała związek z tym Lublinem, a rok 1916 w ogóle włączenie całych Bronowic w granice miasta Lublina. To czasy wejścia Austriaków w 1915 i takie ruchy patriotyczne różne się działy w naszym mieście. Między innymi włączenie później poszło Bronowic z tej strony, a z drugiej strony Wieniawa została włączona też w tym 16 roku. Park, który był z przeznaczeniem dla właśnie tych robotników tu mieszkających. Zaraz zobaczycie Państwo domy, które z początku XX wieku, ale park był wcześniej zaprojektowany i zaplanowany przez administratora tego majątku Bronowice, ale później przeszło to wszystko pod zarządzanie władz miasta. Poproszono pana Zwierzchowskiego o to, aby zaprojektował i nasadzenie tych drzew, wytyczenie alejek, tak to wszystko funkcjonuje. Proszę, podejdźmy dalej, aby z architekturą kościoła też się troszeczkę zapoznać. Tak, są trzy daty, więc 1915, proszę Państwa, to jest data funkcjonowania tego pierwszego drewnianego kościoła, a 1921 powołania parafii. Natomiast 1938 to zakończenia budowy właśnie tej świątyni, a świątynia projektu Oskara Sosnowskiego, wspaniałego architekta,
z Warszawy, ale jest taka opowieść właśnie, dlaczego akurat ten projekt został tutaj do Lublina sprowadzony. Otóż proboszcz tejże parafii, który pracował właśnie jeszcze w tym kościele drewnianym, później sprzedanym do Kazimierzówki, on pojechał do Warszawy i wtedy, w tamtych czasach, był akurat rozpisany konkurs na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. I ten ksiądz sobie tak przeglądał różne te projekty. Ta praca to była gdzieś piąta czy szósta w kolejności. Wcale nie uzyskała pierwszego miejsca, ale naszemu proboszczowi tak się spodobał ten kościół, że postanowił przenieść go właśnie tutaj na Bronowice. I tak się też stało. Po wojnie, proszę Państwa, otynkowano i w latach 70. u góry na tej attyce przy krzyżu został zamontowany taki neon, Ave. Pamiętacie Państwo, Ave, czyli odniesienie do Maryi. Ale po ostatnim remoncie, rewitalizacji ksiądz proboszcz polecił zdjąć. Przede wszystkim Michał Archanioł ma być tutaj pokazywany, patron tego kościoła i tej parafii, dlatego mamy tutaj na ścianie właśnie budynku parafialnego. Zapraszam, cofniemy się teraz do łaźni miejskiej. Ale ja widzę tu większość pań. Panie mogły przyjść tylko raz w tygodniu, w czwartek. A panowie jutro, a panowie w pozostałe dni. No jak myślicie Państwo, dlaczego? No bo panowie pracowali w tych zakładach. A w tych zakładach nie było tak czyściutko jak dzisiaj. Więc dlatego dla nich kąpiel. Właśnie to nie było 8 godzin pracy. Ale jak się odbywało właśnie te sprawy higieniczne? No w domach własnych przede wszystkim, ale te wszystkie ścieki wylewane na ulicę, tak? Na ulicę. Jeżeli już tam w 1506 roku powstały rurociągi, doprowadzono wodę z Wrotkowa tyle kilometrów do Lublina, czysta, dobra woda z dobrych źródeł, no to cóż, ścieki szły do Wielkiego Stawu Królewskiego i te kolejne epidemie, które wybuchają w naszym mieście. No teraz dopiero mamy na Hajdowie oczyszczalnię ścieków, gdzie specjalną kanalizacją ścieki odprowadza się dużo, dużo dalej. Proszę Państwa, ale Lublinianie chcieli się kąpać nie tylko w mieszkaniach, w tej swojej jakiejś tam balii, czy innym wiaderku, tylko były też łaźnie, tak jak w Rzymie, tak jak w Grecji. No pomyślano, dlaczego nie w Lublinie? I pierwsza była przy ulicy Wyszyńskiego. Jak pamiętacie Państwo, ten budynek taki to dawny dworek Będkowskich, rodziny Będkowskich, a później przejęty właśnie dla potrzeb miasta z przeznaczeniem na właśnie łaźnie miejską. Nawet tam jest taka płaskorzeźba przedstawiająca pannę kąpiącą się w falach morskich. Ale później przeniesiono właśnie w latach 20., bo to jest 1800, ten budynek nawiązujący do architektury też takiej dworkowej, to jest lata 1922-26. W 26 roku tu łaźnia miejska lubelska zaczęła funkcjonować do II wojny światowej. A po II wojnie światowej ten obiekt przejęła Służba Zdrowia Lubelska, tu były magazyny ich, a już około 2000 roku zakupiła tą parcelę i ten budynek pani, która otworzyła hotel, tak, hotel, restaurację, i zostało to rozbudowane też pod nazwą Lwów i też z wystrojem wewnątrz przypominającym właśnie to piękne miasto Lwów, tam są panoramy Lwowa, ale także potrawy. W każdym bądź razie cieszymy się, że to miejsce zostało zagospodarowane, że tu przyjeżdżają turyści, bo tu jest 60 miejsc w tej chwili noclegowych, także coś się dzieje, więc cieszmy się w pięknym miejscu nad rzeką Czerniejówką. Zapraszam Państwa dalej. Także przede wszystkim podziwiajmy tą architekturę podcienia, prawda? Widzą Państwo ten taras podcienia i te zadaszenie, dach łamany polski, czyli tak jak w dworkach stosowany, to widzą Państwo.